Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Na pewno jest to wyzwanie, bo jak wiemy, mamy paru zawodników kontuzjowanych, to takich kluczowych, jak jeszcze Kuba Słowik wchodzi w trening, jak Piotr Celeban, który jest ważną postacią, czy Łabojko. Ja myślę, bardzo duże wyzwanie, ale wyzwanie, które można naturalnie pozytywnie zrealizować. Na początek myślimy o jutrzejszym meczu z Miedzią Legnica. Ja bym to powiedział, jest to mecz finałowy, bo zwycięzca przechodzi dalej. Już tu nie można mówić, że nadrobimy punkty. Jest to mecz, który daje nam awans do bardzo wąskiej grupy najlepszych drużyn w Polsce. Naturalnie gramy u siebie w domu i chcielibyśmy ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Tak, to był nasz cel od początku, który konsekwentnie realizujemy. Naturalnie na dzień jutrzejszy postaramy się wystąpić w jak najlepszym składzie, czy najsilniejszym na ten dzień. Oczywiście podchodzimy do tego meczu bardzo poważnie. Oglądaliśmy w Legnicy mecz ligowy Miedzi z Wisłą. Wiemy też, że trochę inaczej gra niż dotychczas, dlatego musimy być do tego meczu jak najbardziej przygotowani, jeżeli chodzi o teorię, ale przede wszystkim rozstrzygnie praktyka na boisku i mam nadzieję, że to będzie Śląsk Wrocław. Znaczy tak, Miedź inaczej gra, Miedź na dzień dzisiejszy gra bardziej defensywnie, ale ma też troszeczkę innych zawodników niż na początku sezonu, dlatego na pewno to będzie inny mecz. Ja bym tutaj nie chciał prognozować co do wyniku, czy to będzie wynik wysoki, czy niski, czy remisowy, czy rzuty karne. No w pucharach jest jedna najważniejsza rzecz. Kto awansuje dalej i chciałbym, żeby to był nasz zespół. Super, dziękuję.